Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. I widzimy się w grze Hollow Knight. Jak widzicie, jak zwykle w formie do wpadania w kolce. I tak, w ostatnim epizodzie udało nam się tutaj dotrzeć w nowego miejsca, które moim zdaniem jest dosłownie szczytem świata, patrząc na to, że stąd był ten skok cały, wiecie, początkowy i w ogóle. I tak, odkryć jakieś dziwne tajemnice też udało, które w sumie nie były odkryte, a z drugiej strony zostałem strasznie skrytykowany przez znajomą za to, że jestem idiotą, który nie potrafi sam tego wymyślić i kazała mi powtórzyć. Zresztą ci, którzy dotrwali do końca odcinka, pewnie wiedzą, o czym mówię, ale mam mniejsza z tym. I tak, dzisiaj tak naprawdę w planach nie mam nic. A, nie tym przyciskiem, tak. Przy czym nie żartuję, nie mam nic w planach, dosłownie. Gdyż po prostu nie wiem, co dalej trzeba będzie zrobić. Teraz tak, tu jest Cornifer. Okej, czyli nie, to chyba nie jest to miejsce, o którym myślę. A może jest, nie wiem. A, jeśli to jest to miejsce, niestety to wygląda to jest ciemno, dobra. Właśnie chciałem jeszcze tylko to zrobić. A potem takie, no dalej to w sumie nie wiem co, bo w sumie nie mam pomysłu. I tak. Dobra, może spróbuję jednak lepiej trochę tam pójść. Okej, jestem tutaj, czyli wiem, gdzie jestem. Aha, faktycznie, dobra, to jest tam. Ale nie mam światełka, dobra. W takim razie mniejsza z tym. Lada moment idziemy. Czemu w sumie nawet już teraz mogę powiedzieć, że idziemy. W takim wypadku zająć się czymś innym. Wracam po prostu na szlak i dzisiaj w sumie, jak mówię, nie mam pomysłów. Ale przypomniało mi się jedno coś, które w sumie mamy niezałatwione. Więc tak, zajmę się tym. Otóż pójdziemy do miejsca pewnie już zapomnianego przez większość, w tym też mnie, nie ukrywam. Otóż pójdziemy odwiedzić miejsce zwane wioską Mantisów, czyli Modliszek. Dla tych, którzy nie kojarzą, co to za miejsce, co byliśmy tam dosyć dawno. W sumie jest to miejsce, w którym znaleźliśmy nasz sprzęt do wall jumpów, więc tak. No i pójdziemy tam ponownie, tym razem zwiedzić to dokładnie, bo tam ostatnio, nie ukrywam, no trochę po prostu nie chciało mi się iść, coś, nie pamiętam jaki był konkretny powód, ale co. No nie poleźliśmy, nie sprawdziliśmy. A teraz jest okazja, to no w sumie czemu nie. I tak, Grimpaw. Jesteśmy tutaj, do staga. Dobra, jedno w dół. Jeśli nie mylę, to będzie trochę przeciwników, ale no. Czym dla mnie są przeciwnicy z Grimpaw? No. Dobra, no na pewno są nadal groźni, ale no, bez przesady. Cześć, rycerzu z Grimpaw. Gin. I bez prawie. Więc dobra. Okej. Skoro tu już jesteśmy, to też skorzystam z tego. Darmowe kilka punktów życia, mam nadzieję, że pomiędzy transportem stagowym one się stoją. I to jest tak, jesteśmy tu, czyli najlepiej iść po prostu przed siebie. I zaraz trafimy do staga. I w sumie teraz sobie uświadomiłem, że nadal nie sprawdziłem, jaki to jest rodzaj insekta, żuka i w ogóle. W sensie, no okej, dobra. Pewnie gdybym sprawdził pod nazwą Stag Beetle, czy coś takiego, czy tam po prostu stag bym znalazł to do końca, ale nie ukrywam, jestem zbyt leniwy na to. Więc tak. Cześć, staguś. I teraz, dobra, Queen Station, czy to było tutaj? Na pewno nie było City Store Rooms. Nie no, Queen Station wydaje się najsensowniejszym wyborem. Chociaż nie ukrywam, kojarzy mi się ono bardziej z grzybami niż bezpośrednio z tamtym. Faktycznie będę musiał teraz przejść kawałek, ale nie powinno być aż tak źle. O, Royal Waterways'y też mają tutaj ujście, okej. Ale dobra, mniejsza z tym. Najgorzej tak będzie, jak zginę. Przez moje... O nie, lepiej mieć dwa dodatkowe punkty życia. A właśnie, tu jest też taka maseczka.
mamy nowe skille, to może warto byłoby się zainteresować tym, tym fragmentem maski. Chociaż, okej. Pewnie ty zginę i stracę te dwie maseczki. Już stać łem te dwie. Zapada się świetnie. W szczególności, że nie umiem w platformówki. No, co jest? Ktoś mi powie, jak tam wleźć? O, no w końcu. Dobra, nie było aż tak źle, jak się spodziewałem. Więc jej, fragment maseczki. Drugi? Do kolejnej, okej. I to jest ostatnia tylko rzecz. Tutaj wydaje się, że mogłoby coś jeszcze być. Dobra, niczego nie ma. To w tym momencie, gdzie jest najbliższa ławka? Daleko. Dobra. Będę tylko żałował czasowo, oczywiście, ale idę. Nie tutaj. Siądę na tej ławce. Będę miał spokój sumienia, że przynajmniej jak zginę, będę w miarę relatywnie blisko. I zobaczymy, co skrywa wioska Mantisów. Chociaż nie ukrywam, cokolwiek ona skrywa, to raczej to jest kwestia całkowicie poboczna, bo póki co... No gdzie chcę, tam na pewno mogę się udać. Z niewielkimi wyjątkami, ale to zrozumiałe, w końcu Hollow Knight jest... Bądź co bądź Metroidvania, mamy Metroidvanie. Zazwyczaj trochę, chociaż limitują możliwość poruszania się. I ta najważniejsza sprawa, możemy tu pływać, no patrz jakie piękne. Nie muszę się przejmować już niczym. I teraz tak, tutaj ku dołowi było dobrą drogą. W sumie ta. Dobrą drogą na skrót nawet. I oryginalnie trzeba by było tutaj się od grzybów odbijać, ale co mi tam grzyby, mam wall jumpa. O, czyli teraz te grzyby są na jedno uderzenie. Jak miło. A ten kolega jest na dwa nadal. Dobra. Tutaj teraz? Nie, tutaj nie, ale... z drugiej strony są tu jakieś tereny, na których jeszcze mnie nie było, więc... Może też warto je sprawdzić. Mój cel to jest wioska modliszek. Natomiast zamiast wykonywać to, co chciałem i pójść tam, gdzie cel mój po prostu jest, to ja idę w jakieś losowe miejsca, zwiedzam, nawet nie wiem po co. Znaczy nie wiem, czemu wydaje się to, że jakbym to już miejsce skądś kojarzył? Nie wiem, może gdzieś to było coś podobnego. Ale nie no, definitywnie mnie tu nie było. O nie. O nie. Okej. Słyszę kolegę. Ja w sumie tak na nich mówię, czyli tego robaczka. Grabacz jakoś tak. I dobra, mam uwolnionego, super. Ale... nadal nie wiem skąd kojarzę takie... Dobra, kojarzyłem, może byłoby lepszym określeniem, bo teraz już... nie wydaje się to podobne do niczego. Wcześniej się trochę wydawało. Ale dobra, mniejsza o to. I sruń. Trochę. Co my tu mamy? Sporszum. Okej, sporszum, czyli w sumie grzyb zarodnikowy. Zgaduję, że to przypinka, więc zobaczymy, jak działa. Stworzone z żywego grzybowego materiału, czy materii grzybowej. Rozsiewa zarodniki, kiedy wystawione na duszę. Kiedy skupiasz duszę, wypuść, nie wiem, czy to klikałem, ale tak, wypuść ogólnie chmurę zarodników, które powoli ranią wrogów. Czyli znaczy takie coś, że po prostu jak będziemy... chmura grzybowa będzie po prostu ranić wrogów. Fajne, ale nam brakuje miejsc. Chociaż chyba w tym momencie byłbym w stanie kupić kolejną przypinkę. Czyli miejsce w sumie na te czarmy, czyli przypinki, ale dobra, mniejsza z tym. Idziemy dalej. Otworzyliśmy sobie tutaj takie piękne przejście. Na całe szczęście, bo gdyby nie to, to by się wkurzał. A tak, to przynajmniej mamy jedną rzecz z głowy. I teraz co tam jest wyżej? Aha. Wygląda na to, że tam... że już tam byłem, ale... Dobra, mniejsza z tym, naprawdę skupmy się na tym, co chciałem robić. A nie na jakichś poboczniakach.
dobra. Teraz jesteśmy mniej więcej tutaj. Dobra, czyli tam trochę niżej i będziemy na miejscu. Wśród modliszków. Tylko zanim coś to jednak... I do tej ławeczki czy nie? A, w sumie dobra. Okej, modliszki są na dwa uderzenia. Czemu w sumie nie wiem, czy na dwa uderzenia, czy na uderzenie jedno. Ogólnie. Czyli te kolce biją podobnie jak ja. Okej. Przynajmniej teraz już wiemy, jak sobie z nim radzić. Teraz zejście w dół. O. Pazm chyba za daleko. Ale dobra, mniejsza, trudno. A nie, to jest jeszcze względem jednego miejsca. Dobra. Tutaj? Chyba tak, chyba tutaj to ma być dobrze. I proszę, żebym trafił do wioski. Chyba trafiłem do wioski, co? Przynajmniej tak mi się wydaje się. Dobra. Fajnie jest tak w sumie tu powrócić, widzieć i czuć to po prostu sam sobą, że jesteśmy potężniejsi. Definitywnie jesteśmy potężniejsi, jak tak teraz obserwuję. Po prostu no, skoro na dwa ciosy z miecza mamy ich i na jedno ten wystrzał mroczną duszą. Tak, Dark Soulsem po prostu, czym Dark Soulem w sumie. No. Wydaje się, że naprawdę jesteśmy dużo potężniejsi niż byliśmy. Co w sumie się zgadza z tym, jak dużo nowości jest w sumie. Ha. Tak w sumie to myśląc dokładniej. A, bo razem do ławeczki. Nie tam gdzie miałem, no cóż. Ale tak w sumie myśląc dokładnie i tam szczerze mówiąc, co... Jak to wygląda tak naprawdę? A, chwila. Ostatnio tu byłem, tak też miałem takie trochę... Ciekawe co tutaj zrobić, ale wygląda na to, że nadal nie ma tak naprawdę odpowiedzi. Chociaż... Nie, dobra, nie ma. Myślałem, że już coś może pominąłem, ale... Chyba byłem w tym miejscu tak całkowicie. Nadal też, dobra, mniejsza, bo już się gubię w swoich wywodach własnych. Aha. Chyba właśnie był słychać motor za oknem, niedobrze. Ale tak, dobra, mniejsza o to. Trzeba sobie było słychać motor za okna na nagraniu, ale dobra. Spróbuję to wyciszyć, a może jednak nie było słychać, tylko mi się wydawało. Zresztą, dobra, co ja sobie gadał o tym wszystkim? A, tak, więc wracając. A czym ja to? A, dobra, no tak, sami sobie w wiosce. Że miło jest tu widzieć po prostu to wzmocnienie, patrząc na to, że mam miecz chyba dwukrotnie ulepszony względem tego, jak tu byliśmy ostatnio. Tak, bo chyba jak pierwszy raz tu zaglądam, to miałem wszystko na oryginalu, że tak nazwę. Po prostu czuć tą zmianę, co jest naprawdę miłe. Bo jednak w niektórych lokacjach tego aż tak nie czuć, jak na przykład ten Forgotten Crossroads. Okej, fajnie, mam zwykłe robaczki na jednego ciosa, te podstawowe, ale tych gości nadal mam na dwa. To jest takie... Pokazuje, że w sumie muszą mieć podobną ilość życia do Mantisów, chociaż... Dobra, może niekoniecznie podobną do Mantisów, Mantisy mogą być dużo wytrzymalsze w sumie. A, i znowu coś zepsułem? Tu gdzieś powinno być przejście chyba. Albo ono dopiero będzie, nie wiem, dobra. Się już strasznie plączę, gubię i w ogóle. I niepotrzebnie tracę zdrowie. Ale coś, dobra. I jesteśmy u góry. Czyli dobra. Czyli przejście jednak było tutaj wcześniej gdzieś. Oczywiście, że tutaj jedne miejsce, którego nie zauważyłem. Dobra. Ale zaliczone. Możemy iść. Będzie jeszcze nie zamknięte jakoś. Na szczęście nie jest, więc dobrze. I tak. Wioska Mantisów. Pamiętam, jak na początku tutaj były problemy. Zobaczymy, co teraz powiedzą o tym wszystkim. Dobra. Okej, spokojnie. Spokojnie, Gwiezdny Kluczu, nie musisz szarżować. I tak wszyscy wiedzą, jaką jesteś lamą, więc nie musisz jeszcze tego bardziej udowadniać.
No dobra, dobra. Na spokojnie. Na spokojnie, dasz radę. Dasz radę. Okej, cześć przeciwnik, przeciwnik. Dobra, zaliczone. Tutaj mam jakieś przejście otwarte. Nie chcę się z tobą walczyć. Dobra. I teraz tutaj chyba gdzieś wyżej też było jakieś przejście do tworzenia. Oczywiście. I... O. No i dotarliśmy w jakieś... ciekawe miejsce. Nie. Proszę nie. Nie mówcie, że... Aha. Lordowie Mantisów, no... No bossu po prostu. Nie byłem gotowy na starcie z bossem. Szczerze, spodziewałem się, że to będzie jakaś malutka poboczna lokacja. Jezu, jakie to szybkie. I nic więcej, ja tutaj... Mamy bossa. I to szybkiego. Aha. Aha. No nie mam czasu na reakcję po prostu. Wpadnę zaraz. Nie. No, nie. Nie wierzę. Okej, okay, dobra. Czyli na spodzie tego wszystkiego czeka boss. No to cóż, pora na rewanż. I w sumie spotkamy się na miejscu. No dobra. Próba numer dwa. Tym razem jeszcze nie wiem na co... No, z czym muszę się liczyć. Na co czekać. Okej. Okay. Dobra, wniosek numer jeden. Nie ma co rzucać duszą. Chyba, że teraz. Nie, dobra. Na spokojnie. I tak padnę tu jeszcze pewnie z 20 razy. Ale na spokojnie. Dobra. Dobra, dam radę. No i znowu musiałem stanąć. No i... nie. Za szybkie to dla mnie. Za szybkie. Ale ja się tak łatwo nie poddam do 3 razy sztuka. Zobaczycie, ja ich pokonam. Dobra, trzecie podejście. Tym razem stawiamy na coś całkowicie innego. A więc tak, po pierwsze long nail. To zawsze zostawiam. Steady body, żeby moje ciosy były precyzyjniejsze, żebym się nie ruszał po tym. Smród, no kto wie, możliwe, że ten smród pozwoli mi zranić ich parę razy. Jak się okazuje, jest dosyć mocny. No, farzowa goni. Nie, to nic i grab song, gdyż zostało jedno miejsce, poza tym jeśli by to potrzebował trochę duszy na coś, to zawsze może ten grab song się przydać. Dobra, no to zaczynamy. Tak, dobra, wniosek numer jeden. Okej. Okay. Dobra, smród działa. Trochę działa. Widzę, jak mają te pomarańczowe mrygnięcia, więc... Okej, okay. Jest lepiej. Więc tak, smród, nawet jeśli słabo, to działa. Więc jest dobrze. Dobra. Ok, teraz będzie wysoko, wracające nisko. Przeskakujemy. Raz, dwa. A, nie dam rady 2 ciosów. Ok, wysoko, wracające nisko. Dobra. No, tak. Kwestia czarmów po prostu. Co, już? Wygrałem! 2! Oni sobie żartują. Dobra, zdecydowanie dobrze zrobiłem. Zmień te czarmy. Ale nie wiem, czy 2 pokonam. Spore wyzwanie. No i niestety... Śmierć przez moją głupotę. Ale dobra, wniosek numer jeden. Nie ma co tu polegać na duszy. Więc tak. Powiem szczerze, że te 3 rzeczy robią swoją robotę nieźle, to... niekoniecznie, jeśli chodzi o to. Ale zostawiam jak jest. Podejście 4. Coś, co może będzie już czymś zwycięskim.
No to do roboty. Ostrożnie, spokojnie, nie używać czarów. Leczyć się dopiero pomiędzy fazami. A, tak to możesz. Dawaj, dawaj, szybciej skończymy walkę, jeśli to będziesz robić częściej. Dobra. Super. A, to okej. Okej. Dobra. A, że jak mówiłem, pojedynczy to teraz już... Prawie, że nie wyzwanie. Miła odmiana po tym, jak męczy... Nie, ale już się plączę w tym, co w ogóle chciałem powiedzieć. Miło jest tak po prostu widzieć, że się uczę w końcu. Tak, nawet ja, największy jełop na świecie, potrafię wyciągnąć po prostu wnioski ze swoich błędów. Dobra. 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 Ej, wybacz, tak teraz prawie nic nie gadam, ale skupiam się po prostu na tym, żeby nie umrzeć. Okej. Wow. Okej. No niestety trafiło mnie. No nie! Nie! A było tak blisko! Dobra, no to widzimy się tym razem już na drugiej fazie, bo ja się nie poddam tak łatwo, ja to muszę wygrać. Po prostu pierwsza faza jest easy, druga trochę gorsza. Dobra! Dobra. I swoją drogą pozwólcie też, żeby to... dużo ciszej. Bardzo się bardziej właśnie skupią na... rozgrywce niż na komentowaniu. Ale po prostu chcę to wygrać, więc tak. Dobra! Mamy to. Mamy to. Było ciężko, ale... mamy to. Wow. Ura! Mamy to. Ukłonili się i możemy przejść. Tak po prostu. Okej. Wow. Deep Nest? Kolejna lokacja. Wiecie co, nie wiem, czy chcę tu iść, tak? Chociaż... nie wiem, czy jest też opcja inna. No ale proszę. Zwyciężyłem. A dobra, wiecie co, fajnie udało się wygrać i tak dalej, ale... teraz sobie uświadomiłem, że w sumie jest jeszcze jedno miejsce, w którym nie byliśmy, więc... pozwólcie, że tam polezę. Chociaż nie ukrywam. W ogóle patrzcie, co... nie są w ogóle wrogo nastawieni. Ale fajnie. A tu co? O! Aha. I co to w ogóle za miejsce? Ja tu byłem? Powiem szczerze, nie kojarzę. Nie kojarzę miejsca w ogóle. Ty proszę, ławeczka i... jakieś inne rzeczy.
Okej, i... Mark of Pride. Znak dumy. Co to jest? Aha. Podarunek od plemienia modliszek dla tych, których szanują czy doceniają, którą darzą respektem. Wielce zwiększa zasięg gwoździa. Okej. Dobra. Nie, bo właśnie, żeśmy znaleźli jakieś super coś. I teraz też rozumiem, czemu wcześniej tutaj nie przylazłem, skoro to jest coś dla tych, których naszym respektem, to chyba wcześniej nie dałbym tu nawet rady wleść wcześniej. A póki co, to mogę tu teraz wejść, zobaczyć co i jak i cieszyć się fortuną. I cóż, powiem wam szczerze, mamy 25 minut, wiem, że to mało, ale moim zdaniem było wystarczająco dużo wrażeń na ten odcinek. Poza tym też nie wszystkie muszą być super długie. W szczególności, że niektórzy to narzekają na to, że chcą krótszych. Więc proszę bardzo, macie tutaj krótszy odcinek. A zanim coś, to jeszcze zobaczymy jedną rzecz. Okej, okay. Sięga w sumie, można powiedzieć, drugiego większego pęknięcia w drewnie. Teraz chciałbym, wiecie, usunąć Grabsonga i to, bo Mark of Pride wymaga więcej. Ale chcę zobaczyć, jak to teraz będzie sięgało. No patrzcie. Różnie bywa. Oczywiście niektóre takie mają mniejszy zasięg, ale sięga już prawie do tego obniżenia. Super. A teraz... powiedzmy, że zrezygnuję jeszcze z tych dwóch. I jaki będzie efekt podwójnego? O. Wow. Powiem wam szczerze, przyjemne. Dobra. Ale powiem wam tyle. Dziękuję bardzo. Na tym kończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia już za tydzień, więc trzymajcie się i hej, hej!